Biblia Tolkiena. Na podcast Stacji 7 zaprasza ksiądz Staszek Adamiak. Wtórstwarzanie to jest zaproponowane przez kogoś tłumaczenie polskie słowa subkreacja, które pojawia się co jakiś czas u Tolkiena w jego rozważaniach na temat sztuki. Do tego dojdziemy na końcu, ale najpierw chciałbym wrócić do tego, o czym mówiłem tydzień temu, o stworzeniu jako takim i o tym, że jedyny, ten Bóg ze świata Tolkiena, pozwala swoim stworzeniom, duchom, które stworzył, uczestniczyć w tworzeniu swojej muzyki. Pozwala im wprowadzać swoje wątki, pozwala im, innymi słowy, uczestniczyć w stwarzaniu świata. Nawet, i to jest właśnie pierwsze tu znaczenie tej subkreacji, to, że Bóg deleguje swoją władzę, swoją moc twórczą dla swoich własnych stworzeń. Nawet jeśli czynią to w sposób samodzielny, jakoś nawet wbrew woli jedynego. Nawet te dobre duchy tak robią. Mamy tak wytłumaczone w Silmarillionie stworzenie krasnoludów. Do krasnoludów jeszcze parę razy będziemy wracać. Jest to pewnego rodzaju też problem translatorski. Myślę, że my się już wszyscy, już zwłaszcza po filmach, które po ekranizacjach prozy Tolkiena, już się przyzwyczailiśmy do tego, że naszym pierwszym skojarzeniem z słowem krasnolud pewnie właśnie będzie Gimli albo inny Thorin, czyli tam wielcy, znaczy nie wielcy, ale dość groźni wojownicy z toporami, a nie krasnoludki z historii o sierotce Marysi, tak czy albo o króle, albo o królewnie Śnieżce. Także natomiast no bo te krasnoludowie z mitologii nordyckiej czy anglosaskiej, no to są istoty trochę inne niż te nasze takie krasnoludki, dość oswojone, niegroźne, domowe. Być może trafniejszym tłumaczeniem było to, które wybrali tłumacze prozy C.S. Lewisa, gdzie to samo angielskie słowo, dwarfs, zostało przetłumaczone jako karły na polski. I te karły, czy wręcz gnomy, pewnie są bliższe tego, czym są krasnoludowie ze świata tolkienowskiego. Gdzie są stworzeni przez Aulego, czyli taki odpowiednik Hefajstosa wśród tych bogów tolkienowskich. Są stworzeni właśnie z powodu jego miłości do rzemiosła. Ale jedyny Ilúvatar jakby sankcjonuje to stworzenie, bo widzi, że dokonało się z miłości i tylko później z kolei na prośbę Javanne, czyli odpowiednik w dużej mierze Demeter, bogini przyrody, tworzy Entów, by ci jako pasterzy drzew, by ci chronili drzewa przed nadmierną taką rabunkową gospodarką ze strony krasnoludów. Swoje stworzenia tworzy także Melkor. O Melkorze jeszcze będziemy mówić dość dużo w następnym odcinku. Melkor, czyli późniejszy Morgoth, czyli najpotężniejszy, najwspanialszy z duchów stworzonych przez Ilúvatara, no i ten, który się zbuntował. Ten, który najbardziej chciał tworzyć na własną rękę. Ten, który wprowadzał do muzyki Ilúvatara swoje własne wątki, które kłóciły się z tym głównym. Niemniej jednak Ilúvatar sam potrafił łączyć je, doprowadzać je do jakiejś symfonii, do tego, że ostatecznie były pogodzone. To dziełem Melkora są orkowie i trolle. Stworzenia, które jakby nie są właśnie z niczego, tylko są jakby kpiną, są przedrzeźnianiem dzieł Ilúvatara. Orkowie, którzy są jakby zepsutymi elfami, trolle, którzy są zepsutymi w pewnym sensie chyba entami tak naprawdę. Cała masa jeszcze jest później innych takich dziwnych, paskudnych istot w tym świecie się pojawia, ale jakby żadna z nich nie jest stworzona z niczego, tak jak to, co tworzy Ilúvatar.
ale także to, co stara się ten zły, bo Melkor, czyli późniejszy Morgoth, jest tym głównym złym w świecie Tolkiena, to, co on się stwarza, próbuje stwarzać, to i tak już na poziomie grania muzyki Ilúvatara jest, właśnie ostatecznie służy do tylko coraz wspanialszej, choć w pewnych aspektach groźniejszej, straszniejszej muzyki. W pewnym momencie Ilúvatar mówi do Melkora, który wciąż próbuje jakby przemienić wspólne tworzenie muzyki w pewnego rodzaju jakby rywalizację, konkurs, stworzenie alternatywnej muzyki. Ilúvatar mówi do niego: ty zaś, Melkorze, przekonasz się, że nie można wprowadzić do symfonii żadnego tematu, który by w istocie nie miał swego źródła we mnie i że nie uda ci się zmienić tej muzyki na przekór mojej woli. Kto się o to pokusi, okaże się w końcu tylko narzędziem moich planów. Ujrzy bowiem rzeczy wspanialsze niż wszystko, co sam zdolny jest sobie wyobrazić. Tutaj w pierwszym rzędzie słychać echo chyba nie tyle Biblii, co Fausta Goethego, gdzie Mefistofeles mówi o sobie, że jest częścią tej siły, która wciąż zła pragnąć, wciąż dobro czyni. Albo odwołam się do innego, dużo mniej znanego dzieła, a na pewno bardzo godnego uwagi, zwłaszcza dla miłośników Tolkiena, bo na jakiś sposób porównywalnego w sensie zamysłu. Jedyne, myślę, takie dzieło, które powstało po polsku, które gdzieś jakby swoim rozmachem wizji próbuje Tolkienowi dorównać, a jest bardzo mało znane. To jest powieść siostry Małgorzaty Borkowskiej, benedyktynki, dosyć znanej, wtedy wydana jeszcze pod... Znaczy wydana jako Anna Borkowska. Powieść nazywa się Garingawi, Wyspa Szczęśliwa. I jakby mówię, tym takim rozmachem na pół mitologicznym w porywach dorównuje może Tolkienowi. I tam też pojawia się takie stwierdzenie, że myśl północy ostatecznie zawsze służy południowi. Czyli tam północ jest zła, południe dobre, więc że to, co szatan chce zepsuć, ostatecznie Pan Bóg na to nie pozwala, tylko dopuszcza to jako wciąż nowe wątki, z których ostatecznie rodzi się jeszcze większe dobro. To jest to, co wyśpiewujemy w Wigilię Paschalną, w Egzultecie, gdy mówimy o błogosławionej winie, o szczęśliwej winie. Także konieczny był grzech Adama, by z niego wynikło jeszcze większe dobro. Tak więc widzimy, że jedyny pozwala swoim duchom tworzyć coś na własną rękę. Że pozwala w tym sensie uczestniczyć im w dziele stworzenia, sankcjonuje to, co oni robią, a jeśli robią coś złego, to koryguje to, to doprowadza do tego, by ostatecznie też z tego wypłynęło dobro. Ale to jest jeden wątek subkreacji, tego właśnie wtór stwarzania, stwarzania przez stworzenia. Bo drugą sprawą tutaj to jest kwestia sztuki. Tego, w czym Tolkien miał pełną świadomość, że jeśli ludzie, już nie w jego świecie, tylko naprawdę prawdziwi ludzie, my, w czymś możemy Panu Bogu w zasadzie dorównać, naśladować, czy możemy najbardziej naśladować, no przecież jesteśmy na jego obraz i podobieństwo, to między innymi właśnie w działalności artystycznej, bo to w niej tworzy się coś z niczego. Biblia, trzeba przyznać, jest tu bardzo ostrożna. W Biblii artyści raczej są przedstawiani w świetle dość negatywnym. Często się o nich wspomina w kontekście bałwochwalstwa, w kontekście tworzenia przez ludzi posągów bałwanów, tak? Posągów idoli, które są czczone przez pogan. Muzyka, zdaniem Biblii, często może służyć do jakiejś takiej ekstazy, zatracenia się, w której zapomina się o Panu Bogu. Ale oczywiście także w samej Biblii jednak jest doceniane, sztuka jest doceniana, zwłaszcza jeśli służy czczeniu Pana Boga. Tak, są jakby chwaleni ci rzemieślnicy, którzy tworzą świątynię Salomona, ci, którzy tworzą Arkę Przymierza, ci, którzy są śpiewakami świątynnymi. Ostatecznie
to, co może do dzisiaj najbardziej do nas przemawia ze Starego Testamentu, to właśnie jego poetyckie fragmenty, tak? Czy psalmy, czy pieśń nad pieśniami, czyli no, niewątpliwie dzieła sztuki. Przez stulecia Kościół się pogodził ze sztuką. No przecież właśnie Biblia i wiara były inspiracją do niezliczonych, wspaniałych dzieł. Pewnie przez ostatnie, no może już nawet 200 lat, jest tu jakiś kryzys. Można powiedzieć, że ta współpraca w dużej mierze jest zerwana. Artyści coraz rzadziej czerpią z inspiracji religijnej. Z drugiej strony pewnie Kościół hierarchiczny często od artystów by oczekiwał jakiejś takiej dosłowności, na przykład realizmu też w sztukach wizualnych często. Ta relacja jest dość trudna, ale nie znaczy to, że nie ma artystów, którzy właśnie swoje stwarzanie przez siebie sztuki widzą no, jakoś jako udział w tym dziele Bożym i tak to widział na pewno sam Tolkien. Który niczego nie malował, nie rzeźbił, ale tworzył literaturę, a być może właśnie literatura, poezja, muzyka to w największym stopniu przypominają to stworzenie Boże przez to, że są z niczego. Tak? No, że do sztuk wizualnych, plastycznych potrzeba przynajmniej jakiegoś materiału. Rzeźbę tworzy się z kamienia i tak dalej. Poezję tworzy się ze słów, tak jak jedyny stworzył ze słów świat. I tak jak też czasami możemy się zrzymać, że sztuka stawała się z czasem często dość autotematyczna, że jakby ulubionym tematem dzieł sztuki, także literackich, było tworzenie sztuki, tak, taka koncentracja się na sobie, to Tolkien absolutnie nie jest na sobie skoncentrowany, ale to nie znaczy, że nie podejmował takiej refleksji na temat tego, czym jest, czym powinna być sztuka. I ta refleksja jest bardzo dojrzała i znów no, niezwykle chrześcijańska, niezwykle wręcz też katolicka, trzeba dodać. I ona jest, właściwie wszystko, co Tolkien miał, no może nie wszystko, ale większość tego, co Tolkien miał na ten temat do powiedzenia, jest zawarte w takiej bardzo małej książeczce, wydanej po polsku po raz pierwszy w 98 roku. Drzewo i liść oraz Mytopoeja. I to jest tom, który zawiera właściwie poza wstępem właśnie Christophera Tolkiena, zawiera trzy dzieła. Taki traktat Tolkiena o baśniach, opowiadanie liść dzieło Nigla i no, poemat Mytopoeja. Opowiadanie to liść dzieło Nigla jest krótkie, piękne, wzruszające i no i chyba Tolkien w dużej mierze jakoś pisał je o sobie. Nie chcę go tu w całości może streszczać, bo właśnie ufam, że może każdy jakoś będzie w stanie do niego zajrzeć. W największym skrócie jest to jakoś przedstawienie czyśćca. Tak, trochę podobne tu na przykład, nie wiem, do rozwodu ostatecznego Luisa. To jest opowiadanie, które opowiada o śmierci i o tym, co po śmierci. Ale tym, który jest bohaterem tego opowiadania, jest człowiek, który przez całe życie malował. I malował drzewo. W sumie niewiele mu się z tego udało. W sumie tak naprawdę został z tego tylko liść. I ostatecznie, gdy już powoli z czyśćca zmierza w stronę nieba, widzi, że przed nim stało drzewo. Jego drzewo. Skończone. Jeśli możecie nazwać tak drzewo, które żyje, którego liście się rozwijają, a gałęzie rosną i kołyszą się na wietrze, który Nigel tak często czuł, którego tak często się domyślał, który tak często i bezskutecznie próbował malować. Okazuje się więc, że po śmierci to, co tworzyliśmy naszymi no, bardzo niedoskonałymi wysiłkami, bo to, że te wysiłki Nigla są niedoskonałe, to jest tu jednoznacznie pokazane, że to zostaje przez Boga zwielokrotnione i że to przydaje się dla innych.
I to na pewno była głęboka wiara Tolkiena, że to, co on robi, to jest niedoskonałe. To jest to, co wielokrotnie powtarzał, co już też tutaj w tym miejscu mówiłem, że jego opowiadania to jest nic wobec Ewangelii, wobec tego jedynego opowiadania, które jest prawdziwe, które bezwzględnie warto czytać. Ale Tolkien mocno wierzył, że te nieśmiałe wysiłki ludzkie na różnych polach, także właśnie na polu sztuki, że jeśli podejmowane z dobrą intencją, mogą zostać zwielokrotnione, mogą zostać przemienione, mogą się przydać na innych. O tym samym pisze w Mytopoei, gdzie mówi o tym, że nie pójdę tym zakurzonym i płaskim tropem, oznaczając to i tamto przez to i tamto. Świat twój jest niezmienny. W nim mały twórca nie ma cząstki w sztuce twórcy. Mały twórca jest małą literą, sztuka twórcy, twórca jest wielką literą. Ale to jest opis świata jakby przeciwnika domniemanego Tolkiena, który nie wierzy w wartość ludzkich wysiłków, ludzkiej sztuki. A Tolkien mówi dalej: i nie kłonię się przed żelazną koroną, ani nie opuszczam własnego małego złotego berła. Na błogosławioną patrząc ziemię zobaczysz, że wszystko jest jak jest i już uwolnione. Zbawienie nie zmienia, ani nie niszczy ogrodu, ogrodnika, dzieci z ich zabawkami. To jest więc wiara Tolkiena w to, że to, co tworzyliśmy dobrego, Pan Bóg pobłogosławi, Pan Bóg zachowa. I w ten sposób razem z Nim będziemy mieli udział w stwarzaniu. To wszystko na dzisiaj. Na kolejny odcinek Teologii Tolkiena zapraszamy już w następną środę.